Dziś środa popielcowa. Obchodzimy dzień postu i modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie. W naszych kościołach trwa zbiórka datków na wsparcie dla wschodnich sąsiadów. Od samego początku swoją pomoc Ukraińcom niesie Caritas Polska, wskazuje jej dyrektor ksiądz dr Marcin Iżycki i dodaje, że katolicka organizacja na Ukrainę przekazała już ponad 100 tysięcy euro i 100 tysięcy złotych. Udzielamy pomocy tej najbardziej potrzebnej, tej doraźnej, ale jesteśmy także przygotowani na pomoc długofalową dla uchodźców. Caritas jest wzdłuż całej granicy z Ukrainą. W województwach lubelskim i podkarpackim Caritas w Polsce przyjmie też 2 tysiące dzieci z Ukrainy. Domów dziecka. W pomoc angażują się polskie parafie. Mamy mieszkania od Tychów po Rudę Śląską. Ludzie się zgłaszają. Ja tylko wczoraj wieczorem napisałem, bo tak z potrzeby serca mówię, jadę. Zorganizował się bus 9-osobowy. Rzeczy ze szkoły, gdzie uczę, też zabrałem tutaj, takie najbardziej potrzebne. No i mam 8 miejsc wolnych, no i dlatego czekam, żeby kogoś zabrać. Pomagają zarówno młodzi, jak i starsze osoby. Siostra już zamówiła bułeczki, więc te bułeczki trzeba było poprzecinać, posmarować i no i oczywiście zapakować. Żywność dostarczana jest również na drugą stronę granicy, bo tam, jak zaznacza ksiądz Paweł Konieczny z przemyskiej Caritas, problem jest największy. Współpracujemy tam bardzo mocno z księdzem biskupem Kawą, który właśnie na medyce po drugiej stronie, na tej stronie już ukraińskiej, rozdaje te kanapki, rozdaje wodę, rozdaje słodycze, rozdaje wszelką pomoc, koce. Caritas przygotowuje również posiłki dla wszystkich służb porządkowych. Tych wszystkich, którzy tutaj dbają też o bezpieczeństwo, zarówno migrantów, jak i tych, którzy przyjeżdżają po nich. Zbiórka Caritas na pomoc dla Ukrainy cały czas trwa. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Caritas.